Choroby nowotworowe krwi dotyczą osób w różnym wieku. Dlatego wzrost, który obserwujemy, może wynikać z prawdziwego wzrostu, co jest prawdą w odniesieniu do na przykład chłoniaków nieziarniczych, ale też ze zwiększonej wykrywalności i świadomości zarówno pacjentów, jak i lekarzy, jak również z wieku. Czujemy się źle. Zbyt długo przeciąga się przeziębienie, nie poddające się leczeniu nawet antybiotykami. Ale mamy wszyscy tendencję, żeby powiedzieć, a jesteśmy przepracowani, zmieniła się pora roku, trzeba krytycznie popatrzeć na siebie, że w ciągu pół roku na przykład po raz trzeci się przeziębiłam. Nie mogę wykonać moich obowiązków, które przedtem przychodziły mi bez trudu. Moja wydolność ogólna jest słabsza, mimo że nie stosuję specjalnej diety, a mam za duży sukces i zeszczuplałam ponad 5 kg w ciągu pół roku. Nie cieszy mnie życie, czyli to nie musi być problem psychologiczny, tylko po prostu nie mamy siły. Dlatego też bardzo ważne są badania przesiewowe, żeby na przykład wykonać raz w roku morfologię krwi. Ważne jest, aby porównać wyniki tych badań z uzyskanymi na przykład w roku ubiegłym. 1 lipca, jak wiadomo, będzie publikowana nowa lista leków refundowanych. Tam znowu pewne niewielkie osiągnięcie będzie dotyczyło nowych możliwości leczniczych dla chorych na niektóre rodzaje białaczek. To będzie nowy, innowacyjny lek dostępny dla znowu grupy najbardziej poszkodowanej przez los, czyli grupy chorych, którzy mają rzadko występującą mutację i dla których ten lek jest lekiem celowanym. Leczenie nowotworów krwi obecnie jest procesem wysokotechnologicznym i w związku z tym wymaga od pacjenta również przestrzegania wielu zasad, aczkolwiek w chwili obecnej rozwijamy te metody leczenia, które są bardziej przyjazne dla pacjentów, które generalnie sprowadzają się do przyjmowania 1-2 razy dziennie tabletek. To jest oczywiście znacznie prostsze do zastosowania, aniżeli przeszczepienie komórek krwiotwórczych, które w dalszym ciągu pozostaje jako metoda dla najcięższych, najtrudniejszych przypadków.